Program 500+ na pewno jest szansą na rozwój. To już pokazały konsultacje społeczne i to w 3 aspektach. Aspekt pierwszy rozpoczyna debatę publiczną na temat polityki rodzinnej w Polsce, czego dotychczas tak naprawdę nie było. Aspekt drugi to jest uniwersalność świadczenia, z tego względu, że od drugiego dziecka świadczenie jest przyznawane wszystkim rodzicom bez względu na dochód. To jest uniwersalność tego świadczenia, która obecnie również funkcjonuje we wszystkich krajach Europy Zachodniej przy podobnych świadczeniach pieniężnych. I trzeci aspekt pozytywny to jest zamyka stygmatyzowanie rodzin wielodzietnych, ponieważ do tej pory rodziny te były postrzegane jako mniej zamożne, rodziny patologiczne. Kwestia marnotrawstwa może być poruszona jedynie w aspekcie wykorzystania tych pieniędzy przez rodziców. Jeżeli chodzi o kryterium dochodowe i przyznanie tego świadczenia na pierwsze dziecko, tutaj są instrumenty i narzędzia narzucone przez ustawę i w tym momencie pracownicy socjalni mogą korzystać z wywiadów środowiskowych, żeby sprawdzać, czy te pieniądze nie są marnotrawione i wykorzystywane zgodnie z celem. Jeżeli chodzi natomiast od drugiego dziecka w górę, to tak naprawdę państwo, gmina, powiat nie ma żadnych narzędzi, żeby to kontrolować. Na pewno musiałoby powstać obserwatorium monitorujące te wydatki i monitorować, czy te świadczenia przekazywane rodzinom są wykorzystywane zgodnie z założonym celem. Można byłoby też zmienić tak jakby rozbicie tych pieniędzy na różne formy. Na przykład 250 zł mogłoby być przekazywane w formie pieniężnej, a 250 zł w formie karty bankomatowej, gdzie można byłoby monitorować i kontrolować, czy wydatki są zgodnie z przeznaczeniem wydawane albo na edukację, kulturę, wychowanie, sport dla dzieci. Jeżeli chodzi o program 500+, żeby on był w pełni wykorzystany skutecznie i efektywnie, powinien być zawiązany pakt społeczny ponadpartyjny na co najmniej 18 lat. Żeby przyszli podatnicy, żeby społeczeństwo mieli gwarancję, że kolejne ekipy rządzące nie spowodują, że tego programu za 4, 5, 6 lat nie będzie i zniknie on w ustawodawstwie. Taki pakt został zawarty przez Irlandię w 1989 roku, też dotyczącym rodzin i jeżeli byłoby to porozumienie ponadpartyjne, niepolityczne, ale dotyczące wykorzystania tego świadczenia dla społeczeństwa i takie stanowiące zabezpieczenie w tej kwestii, to mogłoby przynieść jeszcze szybsze skutki demograficzne niż się spodziewamy.